Paulina, za tobą jeden z festiwali, kolejny właściwie z festiwali w Sopocie, TVN-owski, poprowadziłaś, stałaś na scenie. Jak już tam jesteś, to jakie co jest, wiesz, najtrudniejsze w tym, żeby opanować te emocje, jakieś, wiesz, wpadki, czy nawet pogodzić się z tym, że wiesz, tam w uchu ktoś ci coś mówi, że coś jest nie tak, albo że wiesz, zaraz coś się wydarzy. Powiem ci szczerze, że wbrew pozorom praca przy festiwalu jest zdecydowanie łatwiejsza niż w studiu Dzień Dobry TVN, dlatego że tutaj mam żywą publiczność, która reaguje na to, co mówimy, czuć od nich bardzo pozytywną energię. To są ci sami ludzie, którzy rokrocznie przyjeżdżają specjalnie na ten festiwal do Sopotu, bo kochają to miejsce, kochają Operę Leśną, kochają wykonawców, którzy przyjeżdżają na ten festiwal. Jakby to całe przedsięwzięcie jest naprawdę spektakularne. A w studiu Dzień Dobry TVN, kiedy mam program na żywo, dokładnie on rządzi się podobnymi prawami, to tutaj mam zdecydowanie mniej tekstu, wchodzę na scenę dosłownie kilka razy, z 7 razy, to są 2 czy 3 zdania, no nie jest to skomplikowana historia, mimo że jest jakiś stres, ale to jest taka pozytywna adrenalina. A w studiu Dzień Dobry TVN mówię do kamery, nie wiem, jaka jest reakcja tego człowieka, który jest po drugiej stronie. Ja muszę mu sprzedać energię, ale ja nie dostaję zwrotki. A tutaj w Operze Leśnej ja widzę te uśmiechnięte buzie, mimo że patrzę do kamery, to wiesz, tam na horyzoncie wszystko dobrze widać. I ja kocham tutaj być w Sopocie. Naprawdę co roku wracam z wielką radochą na deski Opery Leśnej i to jest dla mnie ogromna przyjemność. A nie masz takich sytuacji, że schodzisz ze sceny i między występami na przykład wchodzisz na Instagram i czytasz no większość tych hejtów, nie? I krytyki. Jakoś chyba nie spotkałam się. Z hejtem czy z taką sytuacją? No wiesz, jakby jeżeli, to ja wiem, co ja mam powiedzieć i co chcę powiedzieć. Najważniejsze to być tam sobą, zachowywać się w naturalny sposób. No wydaje mi się, że nie odbiegało jakby znacznie, jakby sposób prowadzenia, wiesz, festiwalu od prowadzenia Dzień Dobry. W tej konfiguracji i w tej jestem sobą. Jeżeli jesteś sobą i ludzie to czują, to wydaje mi się, no ja nie wiem, co bym mogła zrobić lepiej. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że kurka, mogłam powiedzieć jedno fajniejsze zdanie albo rzucić coś zabawniejszego. Tylko ten program festiwalu jest tak uszyty na miarę, tam nie ma jakiejś takiej dużej przestrzeni, żeby sobie po prostu pofreestylować. To są jakieś konkretne ramy, więc my świadomie wychodzimy, jesteśmy wszyscy świadomi, mówię tutaj o prowadzących i dokładnie wiemy, co to mamy powiedzieć i co zrobić, więc jeżeli coś zrobiłam źle, to ja nie dostałam takiej zwrotki. Nie każdemu oczywiście mój sposób prowadzenia może się podobać, ja to przyjmuję, absolutnie, więc, ale z tego co wiem, to jakby tego dnia stacja, szefostwo i wszyscy ludzie gdzieś tam pisali mi, że było super. Poza tym miałam takie, wiesz, jeszcze takie 2-minutowe swoje wystąpienie, które sama przygotowałam. Mówiłam o sile kobiet, to się jakby pozytywnie zostało odebrane, więc ja jestem zadowolona. Jeżeli komuś się nie podobało, no szkoda, trudno. To powiedz mi jeszcze, czy w takim razie obecność mniej po prostu doświadczonych koleżanek na scenie, tak jak pierwszego dnia to miało miejsce, w jakiś sposób ci pomogła, bo mogłaś się wykazać na przykład, czy jednak była jakby pewnego ja rodzaju utrudnieniem? Tego, widzisz, moja wypowiedź polegała na tym, żebyśmy my kobiety się wspierały. I ja dokładnie wspierałam dziewczyny, które były tam też pierwszy raz, które pierwszy raz stanęły na deskach Opery Leśnej. Rozumiem, załóżmy, ich stres, jakieś wątpliwości, ale byłam takim, wydaje mi się, że dla nich takim wsparciem, bo ja też kiedyś tam, ileś lat temu stałam tam pierwszy raz i to było naprawdę dla mnie ogromne wydarzenie i wtedy towarzyszył mi duży stres, zdecydowanie większy, no już teraz to tylko pozytywna jakaś adrenalina i starałam się je wesprzeć, mówić, słuchajcie, to jest tak cudowna publiczność, ona tak niesie, jest tak wspaniała, oddychajcie, będzie dobrze. To wy wiecie, co macie powiedzieć. Ludzie nie znają waszego scenariusza, nie znają kolejności. To wy dokładnie jesteście świadome. Wiecie, co chcecie powiedzieć, stańcie i to po prostu mówcie. Więc mam nadzieję, że się udało. Ja naprawdę starałam się być takim ogromnym wsparciem dla wszystkich dziewczyn tego wieczoru.